Na razie dwa rozstrzygnięcia przed czasem. Pytanie, czy tutaj będzie podobnie, czy jednak zobaczymy pełne trzy rundy akcji i rozpoczynamy. Strój czerwony Jóźwiszyn, strój niebieski Kirpsza. A będzie musiał chyba Kirpsza skracać dystans, szukać swoich okazji. Pół dystansie, zobaczymy jaką taktykę też nakreślił Tomasz Potapczyk na ten pojedynek. Próbuje kombinacją lewy-prawy uderzać Jóźwiszyn. Ale na razie czujny i jeden i drugi. Kirpsza sprawia wrażenie zawodnika dość silnego, jak na tę najlżejszą dywizję z limitem do 49 kg. Życzylibyśmy sobie na pewno zwiększenia rywalizacji w tej kategorii, żeby Dawid Jagodziński poczuł na swoich plecach oczywiście jakąś presję. To by było z korzyścią na pewno dla samego Dawida. Podwójny lewy, prosty Kirpszy, ale nie doszedł. Brakuje czystych, wyraźnych akcentów z jednej i drugiej strony do tej pory. Jóźwiszyn jeszcze jakby szukał luzu, szukał takiego złapania odpowiedniego rytmu walki. A Kirpsza, kiedy czuje, że Jóźwiszyn jest blisko, to ustawia odpowiednio podwójną gardę, żeby nie dać sobie zrobić krzywdy. Spokojny na razie pojedynek bez takiego ładunku emocjonalnego. No już Jóźwiszyn nastawił się na kombinację lewy-prawy. Koniec pierwszej rundy. No, wszystko wskazuje na to, że w tym pojedynku powinniśmy zobaczyć już trzyrundową batalię, choć oczywiście ciężko byłoby wróżyć, czy nagle któryś z tych zawodników nie zerwie się do ataku i nie poszuka swoich szans w mocnych, groźnych, niebezpiecznych kombinacjach. My oglądamy Damiana Jóźwiszyna, GUKS Karbo Gliwice. Jest oczywiście blisko ringu Henryk Wilk, człowiek mocno związany z boksem, człowiek związany z klubem z Gliwic. A tu druga strona i Karol Kirpsza. Oczywiście w towarzystwie Tomasza Potapczyka. Kibice z Sokółki będą mieli dzisiaj powód do tego, żeby przyjść na halę, żeby włączyć naszą transmisję, bowiem w serii popołudniowej zobaczymy jeden z najciekawiej zapowiadających się pojedynków tych półfinałów, a więc miejscowy Paweł Wierzbicki zmierzy się z Rogerem Chryniukiem. Dobry teraz lewy prosty Kirpszy, no i przyspieszył. Ta pierwsza runda raczej bardziej rozpoznawcza, tak należałoby ją potraktować, ale widzimy, że Kirpsza zaczyna coraz swobodniej atakować przednią lewą ręką. No i być może to jest metoda i sposób na to, żeby powstrzymywać Jóźwiszyna i zyskiwać przewagę. Zaczyna troszkę tych uderzeń Jóźwiszyn zbierać.
co w pierwszej rundzie w zasadzie mu się nie przydarzyło. No ale spodziewam się, że niebawem zawodnik z Gliwic również skutecznie zacznie odpowiadać na ataki Kirprzy. No i właśnie, poszukał kombinacji złożonej z dwóch uderzeń Jóźwiszyn. No na moment zapomniał Jóźwiszyn o zachowaniu pełnej koncentracji. I znowu wracają na środek ringu Jóźwiszyn z Kirprzą. Dobry lewy odczepny. No niewiele brakowała tutaj ta kombinacja, taka upragniona przez Damiana lewy prawy, wreszcie znalazłaby swoje miejsce. Dobry pojedynczy cios ze strony Jóźwiszyna. Teraz jakby zbyt pasywnie zaczął boksować Karol Kirprza po dobrym początku drugiej rundy. Ta inicjatywa pomału zaczęła przechylać się na stronę Jóźwiszyna. Jeszcze 10 sekund drugiej rundy. W ataku Damian Jóźwiszyn, ale nie trafia czysto, nie wyrządza wielkiej krzywdy swojemu rywalowi. Czas teraz dla szkoleniowców obu zawodników. Minuta na odpoczynek, minuta na pokierowanie jeszcze poczynaniami swoich podopiecznych. Sędzia ringowy oczywiście zbiera karty punktowe, które po każdej rundzie trafiają w ręce superwajzora Andrzeja Filipka. Następnie przejmuje te karty superwajzor Jerzy Gus, no i wszystko jest zliczane. Widzimy również na ekranie Zbigniewa Górskiego, prezesa Polskiego Związku Bokserskiego. Rzecz jasna, na hali cały czas obecny jest Tomasz Różański, a więc trener, który ma poprowadzić naszą reprezentację. Na razie jest pełniącym obowiązki trenera, jak wczoraj dowiedzieliśmy się podczas naszej transmisji. Kirprza ponownie chciałby narzucić presję na samym początku decydującej trzeciej rundy. Stawka duża, bo awans do finału na pewno byłby dużym wyróżnieniem dla Kirprzy i dla Jóźwiszyna, no ale reguły są nieubłagane i tylko jeden z nich przejdzie dalej i spotka jutro w ringu Dawida Jagodzińskiego. Trafia Karol Kirprza. Runda podobna do tego, co widzieliśmy w starciu numer 2, jednak tym razem Jóźwiszyn pojedynczym uderzeniem. Dobrze, w końcu ulokował prawą pięść Damian Jóźwiszyn. Nie ma regularności w tym pojedynku. Swoje momenty ma Jóźwiszyn, swoje momenty ma Karol Kirprza. Poszukał tym razem zawodnik z Gliwic swojej okazji w ataku. No, zdał sobie sprawę Jóźwiszyn, że nie ma już czasu na zabawę, na
zachowywanie nadmiernej pasywności, tylko trzeba ruszyć, spróbować wywrzeć presję na Karolu. Ach, znakomicie trafia Jóźwiszyn, nie wróciły ręce na swoje miejsce Karola Kirprzy, wykorzystał to Damian, ale odpowiedź Karola natychmiastowa. Najbardziej emocjonujące na pewno starcie. Podopieczny Tomasza Potapczyka sprawia wrażenie już zmęczonego trudami tego półfinału. Więcej ciosów zadaje Damian Jóźwiszyn w trzeciej rundzie. To już są ostatnie fragmenty tego półfinału, no i słyszymy gong, koniec pojedynku. I za moment przekonamy się, kto dołączy do Dawida Jagodzińskiego jutro w wielkim finale imprezy w Sokółce. Zaboksuje o złoty medal. No tu się chyba potwierdza to, co mówiłem. Karol Kirprza mocno zmęczony. Ta trzecia runda zadecydowała o przebiegu tej walki. Za chwilę głos zabierze speaker zawodów Janusz Stabno i poznamy decyzję sędziowską. Jednogłośnie na punkty zwycięży Damian Jóźwiszyn, GUKS Karbo Gliwice. Na pewno w trzeciej rundzie Jóźwiszyn nie pozostawił wątpliwości, zdominował Karola Kirprze, który przecież miał też dobre momenty w tej walce, jednak na przestrzeni trzech rund, na przestrzeni dziewięciu minut